Witam Was serdecznie. Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na wspólne rysowanie hiperrealistycznego oka. Z przyjemnością pokażę Wam, jak takie oko narysować. Opowiem Wam też o tym, jak skonstruować oko, jakie zasady anatomiczne możecie zastosować, rysując oko. Oczywiście oko oku nierówne. Każde oko na świecie, każdego człowieka wygląda troszkę inaczej. Jest niepowtarzalne. Zarówno kształt oka, jak i wzór i kolor tęczówki są absolutnie unikalne, ale spokojnie, są pewne ogólne zasady, o których dzisiaj sobie powiemy i pokażę Wam, jak je zastosować w rysunku. Zapraszam serdecznie na wspólne rysowanie oka. Na początek opowiem Wam o budowie oka. Oczywiście wiemy, że oko jest kulą, ale na razie taki szkic. Możemy jeszcze wstrzymać się ze wspólnym rysowaniem. Pokażę Wam, o co chodzi. Oko będzie kulą. Idąc od środka oka, gdzie by była źrenica, możemy sobie wyznaczyć taki lekki skos. I ten skos będzie wyznaczał miejsca kącika oka, jednego i drugiego. One są pod lekkim skosem ułożone. Kącik bliżej nosa, z tej strony byłby nos, jest zawsze troszkę niżej. Kącik z drugiej strony jest minimalnie wyżej. Prawie zawsze, w większości przypadków. Miejsce, w którym nasza kula w środku oka się zaczyna, to miejsce, gdzie również pojawia się wypukłość powieki. I ta charakterystyczna linia biegnąca nad powieką, wyznaczająca górną jej krawędź. Od tego możecie zaczynać rysunek oka, oczywiście w środku tęczówka. Dobrze, zacznijmy zatem rysować to nasze właściwe oko. Zrobimy je troszeczkę większe. Dobry wieczór wszystkim, serdecznie witam. Narysujmy sobie taki spory okrąg. Najlepsza metoda na rysowanie okręgu to seria szybszych łuków. Kręcimy ręką i po pewnym czasie powinien wyjść. Oczywiście wyjdzie kilka okręgów, ale to są tylko linie pomocnicze. One pomogą nam w skonstruowaniu oka. Ćwiczymy i śmiało, kręcąc ręką, wyrysujmy okrąg. Ja wymarzę teraz nadmiar tych okręgów ze środka. Wybiorę ten taki właściwy. To i tak są tylko linie pomocnicze. One pomogą nam skonstruować na tej kuli oko z jego powiekami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że dzisiaj się znów spotykamy i wspólnie rysujemy oko. Muszę się przyznać, że tutaj u mnie w pracowni cała masa próbek. Dzisiaj przygotowywałem czerwoną farbę, sprawdzałem różne proporcje w akwareli, żeby w piątek wieczorem o 19, kiedy będziemy robili akwarele, podać Wam jak najlepsze proporcje. Tak więc u mnie dzisiaj wszystko czerwone. Ja też miałem czerwone ręce z farby akwarelowej. Tutaj już przygotowane próbki akwareli, próbki wszędzie dookoła. Ale to w piątek o 19. Zapraszam na wspólne robienie akwareli. A teraz oko. Dobrze, jeżeli już wykręciliśmy te okręgi, także wyglądają dobrze. To zróbmy sobie taki lekki skos. Ja bym powiedział, że to jest taka godzina
Tuż przed dziewiątą i tuż przed trzecią. Gdyby to były godziny na zegarze, to gdzieś tutaj dochodziłaby właśnie dziewiąta, a tutaj z drugiej strony dochodziłaby właśnie trzecia. Tak więc, o, gdyby to był poziom, to ten skos, który potrzebujemy zrobić, wyglądałby mniej więcej tak. Zatem troszkę przed godziną trzecią i troszkę przed godziną dziewiątą. To są te punkty, które nas interesują. I te punkty będą wyznaczały kącik oka. Z tej strony może być nawet troszkę dłuższa ta linia, bo ten kącik wychodzi zawsze troszkę dalej. To znowuż jest tylko linia pomocnicza, więc nie musimy jej jakoś mocno zaznaczać. Później ją sobie wymarzymy. Na początku w dużym uproszczeniu możecie sobie tak ten kącik zaznaczyć bardziej geometrycznie. Dodajmy teraz sobie powiekę. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne, kiedy rysujemy oko. Powieka górna i dolna nie są identyczne, to nie jest taka rybka, czyli nie robimy czegoś takiego. I podkreślam to zawsze, bo później bardzo często tak rysujemy. Tak nie wyglądają powieki, one nie są symetryczną rybką. To nie jest symetryczne, tak nie rysujemy. Rysujemy w następujący sposób. Troszkę upraszczamy, tak trochę geometryzujemy i przede wszystkim tutaj mamy większą wypukłość, która płynnie schodzi w dół mniej więcej do tego miejsca, które właśnie sobie zaznaczaliśmy. Tu nawet jeszcze troszeczkę wyżej się powspinam z kreską. A ta dolna biegnie mniej więcej. Tak, powiedziałbym, że one są takie odwrotnie symetryczne. Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Troszeczkę skrócę tutaj kącik, bo się trochę za bardzo rozrósł. Czyli od tego miejsca, gdzie kula się zaczyna, zaczynamy wypukłość powieki rysować. Dolnej i górnej. I zwróćcie uwagę, to jest bardziej złożony kształt. To nie jest symetryczna rybka. W cudzysłowie. Polecam Wam patrzeć na rysunek z wysokości. Znacznie lepiej wtedy wszystko widać. Teraz zaznaczmy sobie górną linię powieki. To jest ten zakamarek, który wyznacza grubość powieki. I on tutaj wychodzi kawałek dalej. Tak. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich Państwa oglądających i rysujących. Dobrze, zaznaczmy sobie teraz kącik oka. On przebiega właśnie troszeczkę może dalej niż ta kula, którą rysowaliśmy, troszeczkę bardziej do środka oka. No i teraz to, co najciekawsze, czyli tęczówka oka. Zwróćcie uwagę, jak wygląda tęczówka, jak ona jest duża. Tęczówka opiera się najczęściej o dolną powiekę. I teraz jaka ona jest szeroka? Już tłumaczę. Jeżeli zmierzymy sobie tutaj tę właściwą szerokość naszego oka od kącika do kącika,
Nawet zrobię to tutaj na zdjęciu. I podzielimy ją na cztery części, czyli na pół i na pół. To tęczówka to są 2/4, czyli połowa. O, także 1/4 zostaje z jednej strony, 1/4 z drugiej. Mniej więcej, ponieważ znowuż troszeczkę mogą się różnić wielkością i proporcjami tęczówki u różnych ludzi. No i bardzo wiele też zależy od tego, jak jest przymknięte oko. I to przymknięcie oka zaraz sobie dopracujemy. Jeżeli chodzi o tęczówkę, to również rysujmy ją tak, jak rysowaliśmy okrąg oka, od którego zaczynaliśmy rysunek, czyli najlepiej taką właśnie szybszą linią, szybszymi okręgami. I teraz dopracujemy sobie za chwileczkę to, w jakim stopniu powieka górna ma przykrywać tęczówkę, tak żeby wyglądało to naturalnie. To się oczywiście zmienia. Jeżeli jesteśmy śpiący, no to ta powieka opada bardziej. Jeżeli na przykład śmiejemy się, to powieka podnosi się troszeczkę wyżej i przysłania mniejszą część tęczówki. To, co jest pewne, to to, że tęczówka musi być idealnie okrągła. Możemy śmiało rysować jej kontur, ponieważ tęczówka ma ciemniejszą krawędź zewnętrzną, taką ciemniejszą obwódkę. Dobry wieczór, pani Agato, dobry wieczór. Ma ciemniejszą obwódkę, więc ta obwódka i tak nam się przyda. I ona się częściowo chowa pod powieką, widzicie, w takim mniej więcej stopniu. Ja specjalnie tu troszeczkę jej narysowałem. Teraz czas na źrenicę. Cały czas szkicujemy jeszcze oko, zaraz zajmiemy się tym hiperrealistycznym cieniowaniem, tak żeby ono błyszczało, żeby wyglądało jak prawdziwe, żeby no, zdumiewało nas swym realizmem tak bardzo, jak tylko możemy to zrobić. Pamiętajcie o tym, źrenica musi być zlokalizowana dokładnie po środku tęczówki. Tutaj nie ma żadnego kompromisu, to musi być dokładnie środeczek. Możecie to zmierzyć, sprawdzić, poprawić, jeżeli trzeba będzie. Wielkość źrenicy również jest zależna od różnych czynników. Jak wiecie, wieczorem czy w słabym oświetleniu źrenice rozszerzają się. My zrobimy sobie źrenicę taką typową, taką jak za dnia, tej wielkości. Ale na pewno dokładnie w środeczku, dokładnie, to musi być dokładnie środek, sam środek tęczówki, bo inaczej będzie to wyglądało niedobrze. Możemy wypełnić źrenicę w tej chwili już w środku najbardziej czarnym i miękkim ołówkiem, jaki macie. Ja nawet wezmę jeszcze ciemniejszy ołówek. Mam tutaj 7B, z tego co pamiętam. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Tak, oko już kiedyś rysowaliśmy. To jest takie miłe przypomnienie, tylko że dzisiaj narysujemy je jeszcze bardziej realistycznie niż wtedy. Ja troszeczkę powiększyłem te źrenice w stosunku do zdjęcia, tak żeby trochę... bardziej... to oko na nas spoglądało bardziej wnikliwie. I teraz taki ważny moment. Zajmiemy się cieniowaniem tęczówki. Gdzieś tu miałem pędzelek. O właśnie, pędzelek bardzo się przydaje do strząsania tych wszystkich brudków. Ale zanim zaczniemy cieniować tęczówkę,
zaznaczymy na niej blik światła. Jak widzicie na zdjęciu, ten blik pada z boku. I teraz blik to odbicie tego, co znajduje się obok oka. To jest najprawdopodobniej odbicie okna. Najczęściej blik jest odbiciem okna, słońca, światła. Pamiętajcie, że blik na oku musi być lekko wygięty po łuku, ponieważ blik podkreśla kształt kulisty oka. Blik na oku ma zawsze kształt tego, co tej powierzchni kulistej oka. Tu jest taki drugi malutki blik z drugiej strony źrenicy. Teraz jak już mamy ten blik zaznaczony, to możemy wziąć trochę twardszy ołówek. Proponuję F albo HB. I w ten sposób, takimi liniami, jak promienie wychodzące ze źrenicy, nieregularnymi, ponieważ na źrenicy jest cała masa takich wzorów i znowuż one są bardzo różne i niepowtarzalne u różnych ludzi. I tutaj możecie śmiało robić to nawet lekko widocznymi kreskami, bo taka jest właśnie struktura tęczówki. Zrobię jeszcze zbliżenie, żeby to było dokładnie widać na waszych ekranach. Robimy najpierw taki wewnętrzny. Taką wewnętrzną aureole tych kresek. Taki pierścień, o, to będzie lepsze słowo. One mogą i nawet powinny niektóre dochodzić całkiem do źrenicy. Jak już zrobimy tę wewnętrzną aureolę, to dodamy sobie później drugą. Ona może być troszkę jaśniejsza. Z zachowaniem takiej malutkiej przestrzeni między jedną a drugą. Tak naprawdę to wcale nie jest trudne, wystarczy tylko dookoła te linie nakładać. Oczywiście tutaj przy bliku troszkę ukryjemy jego kontury, nie chcemy tutaj zbyt mocnych konturów, właściwie nie chcemy w ogóle konturów. Teraz, kiedy już mamy Pani Weronika pyta, czy grupa Oko nadal funkcjonuje. Już grupa Oko funkcjonuje i to coraz bardziej i coraz lepiej, więc zapraszam do grupy Oko jak najbardziej. Pytanie od Pani Oliwii. Mam super zdjęcie, bo nie ma na nim zbyt wielu blików. Co zrobić, jak jest ich więcej? Zredukować. Oczywiście, Pani Oliwio, zredukować bliki. Redukcja to jest to, co zawsze robimy rysując. Ja wymarzę kontur tego bliku. Ja go rysowałem tylko po to, żebyście lepiej go widzieli. Tu sobie zostawimy ten drugi. I teraz dookoła oczka, dookoła
Musimy wyraźnie wzmocnić ten jego ciemniejszy kontur. Po czym zaraz potraktujemy go wiszerem, albo palcem, albo kawałkiem chusteczki. Będziemy rozcierać delikatnie jego ciemną krawędź, ale w tej chwili musimy ją jeszcze wzmocnić. Wszystko robię to raczej twardym ołówkiem, takim HB lub F. Ja do grupy Oko serdecznie zapraszam wszystkich z Państwa, którzy chcieliby otrzymywać komentarze dokładne i korekty do swoich prac. W tej chwili te komentarze są przeniesione już od dawna właśnie do grupy Oko. Za 100 zł miesięcznie, czyli niecałe 2 zł za lekcję, można do grupy Oko dołączyć. Wystarczy dokonać przelewu na konto podane w opisie do tego filmu i kliknąć w link z zaproszeniem do grupy. Ja wtedy potwierdzam i Państwo są w grupie i publikują swoje wszystkie prace wykonane na zajęciach właśnie w grupie. I tam udzielam dokładnych korekt, odpowiadam na pytania. Mogą też Państwo wybierać swoje własne tematy, które później realizujemy na zajęciach. Także warto, polecam wszystkim, którzy chcieliby się intensywnie rozwijać. Grupa właśnie ku temu służy. Jak widzicie, ten ciemny obrys bardzo dużo tutaj dobrego daje. Oko wygląda coraz lepiej, ale to dopiero początek, ponieważ jeszcze dużo dobrego przed nami. To, co teraz zrobimy, będzie najfajniejsze. Ja ten moment bardzo lubię, tylko sobie znajdę patyczek kosmetyczny, ponieważ zapomniałem powiedzieć, będzie dzisiaj potrzebny płatek kosmetyczny i patyczek kosmetyczny. Albo wiszer. O, znalazłem sobie patyczek. Można też użyć zwiniętej chusteczki. Chodzi o to, żeby teraz... jeszcze wcześniej wymarzymy sobie te linie konstrukcyjne. Ich nie potrzebujemy. I teraz... patyczkiem kosmetycznym powtarzamy ruch dokładnie po tym konturze. Chodzi o to, żeby za bardzo nie rozetrzeć, bo wtedy wyjdzie niedobrze. To ma być tylko takie leciuteńkie zmiękczenie. O, coś takiego, co teraz zrobiłem. To jest miejsce, w którym tęczówka, która jest mięśniem tak naprawdę, w którym tęczówka wnika w białko oka. I stąd właśnie to takie leciutkie zmiękczenie i zadymienie tej krawędzi, bo po prostu tam ciemny mięsień stopniowo chowa się w białku oka. Można też troszeczkę rozetrzeć tutaj przy bliku w środku i minimalnie, ale naprawdę minimalnie możemy potraktować też roztarciem tęczówkę. Ale gdzieniegdzie, tylko w niektórych miejscach. To da efekt takiego rozmycia. Zobaczcie, jak fajnie to wychodzi. To da efekt takiego lekkiego rozmycia tych detali tęczówki. Ja tu jeszcze teraz gumką w ołówku poprawię troszeczkę ten drugi blik. A nawet tu jakiś taki mały bliczek jeszcze okrągły widzę. Możemy go też dodać. I teraz zrobimy bardzo podobną rzecz, tylko że na białku oka, które rysujemy. Otóż proponuję Wam, jeszcze
troszkę podmazać te linie konstrukcyjne, od których zaczynaliśmy. Te kontury ogólnie nie są specjalnie potrzebne, więc one będą znikały. Proponuję zacząć od tego, żeby tutaj w kąciku oka, na styku z tą ciemną linią, dokładnie wymazać resztki ołówka i zaczniemy dodawać cieniowanie, ale w takim minimalnym odstępie. Ten minimalny odstęp i takie błyski robimy po to, żeby pokazać połysk w kąciku oka. Tak? Tam się zawsze zbiera troszeczkę łez. Oko jest mokre, oko jest wilgotne i te bliki dają efekt żywego, prawdziwego oka. A tego efektu oczywiście chcemy dzisiaj. Wymazuję jeszcze resztę linii konstrukcyjnych i bardzo delikatnie, trzymając ołówek w ten sposób, ja go tylko trzymam w opuszkach palców, przyciemniam gałkę oczną, białą jego część, białą jej część. Ona z tej strony, czyli od strony cienia, będzie jednak ciemniejsza. On nie będzie tutaj zupełnie biała. Pełną biel będziemy mieli tylko w bliku tak naprawdę i po drugiej stronie. Tę całą część będziemy musieli troszkę przyciemnić. Jak widzicie, tutaj już wymazuję, ostatecznie formuję górną powiekę. Tak jak Wam mówiłem, kontury nie są potrzebne, nie są wskazane przy takim realistycznym rysunku. I teraz znowuż wacikiem albo patyczkiem kosmetycznym możemy i powinniśmy tą część rozetrzeć. Ja dodam jeszcze trochę więcej cienia tutaj nad. W kąciku oka mamy jeszcze taki jeden podział. Tak to wygląda. I znowu zostawiamy tutaj takie jaśniejsze punkciki. Tu wszystko musi błyszczeć, po prostu. Tu muszą być te bliki, żeby było widać, że oko jest mokre. Że w kąciku oka jest tych połysków troszkę. Można je nawet dodać po prostu za pomocą gumki w ołówku. Widzicie, jak zaczyna ładnie błyszczeć już tutaj sam kącik.
Dodajmy teraz sobie cień pod górną powieką, ponieważ górna powieka rzuca cień, ona jest wypukła, ona odstaje troszeczkę od oka, rzuca cień na, zarówno na kącik, jak i na samo oko i naprawdę mocnym konturem wręcz możemy tę przestrzeń podkreślić. Oczywiście zaraz dojdą jeszcze rzęsy, ale rzęsy będziemy robić na samiuszkim końcu. Na razie tak krok po kroku. Kontrastowo, kontrast jest dobry, kiedy rysujemy oko. Jak widzicie, może na zdjęciu tutaj jest taki delikatny blik również pod, tuż pod górną powieką, dlatego ja go zostawiam. Na styku oka i górnej powieki ten blik nawet troszeczkę dochodzi do tęczówki. Troszeczkę tak spłaszczam jeszcze górną powiekę gumką. I znowu bardzo, bardzo leciutko i mięciutko, raczej twardym ołówkiem. Tutaj tylko musimy złamać biel, to ma być tylko leciuśko złamana biel, po to, żeby było widać bliki troszkę jaśniejsze od tej bieli. Bliki są tak naprawdę jednym z ważniejszych elementów oka i to one powodują, że oko wygląda jak żywe. I taki blik pojawia się właśnie tutaj na samym dole. Proponuję, żebyście nawet w pionie lub w poskosie cieniowali tę powierzchnię oka po prostu. I tutaj mamy taki bliczek. Oczywiście znów do akcji wkroczy patyczek kosmetyczny. Nawet troszeczkę tego grafitu zbiorę płatkiem kosmetycznym, jakby rozetrę go po prostu bardziej w górę i w dół, ponieważ minimalnie za ciemne. Teraz już jest dobre, przed chwileczką było troszeczkę za ciemne. Teraz wygląda lepiej. Tutaj każdy niuans ma znaczenie. Tu jest nawet taki jakiś mikro blik o, w tym miejscu, na styku praktycznie źrenicy i białej części oka. I teraz właśnie ten bliczek nad dolną powieką, o którym mówiłem, ładnie wychodzi, kiedy roztarliśmy trochę całość płatkiem kosmetycznym. Naprawdę te roztarcia, one dają gigantyczny efekt i są bardzo ważne. One początkowo są trochę niewidoczne, ale kiedy później dotkniemy tylko powierzchni gumką w ołówku, to natychmiast widać, że tamto roztarcie było i widać różnicę. Ja jeszcze minimalnie przycieniuję tutaj przy kąciku. I dodam
kilka nieregularnych linii. To są naczynia krwionośne, które tam wokół widać. Oczywiście całość potraktuję. Patyczkiem kosmetycznym. Kilka takich żyłek bardzo, bardzo subtelnie zaznaczę. Chodzi o to, żeby one były subtelne. Nie chcemy oka zbyt dramatycznie przekrwionego. Gdyby coś było za szybko, to piszcie, ale mam nadzieję, że jest dobrze. Zajmijmy się teraz dolną i górną powieką. Może zacznijmy od górnej, żebyśmy sobie nie roztarli niczego. Ja jeszcze przemarzę ten łuk, który nam został z samego początku. Teraz zmieniamy troszeczkę metodę cieniowania na takie małe okręgi, taki baranek. Ponieważ tutaj rysujemy już fakturę skóry. Tam widać delikatne zmarszczki skóry nad powieką. Tak naprawdę to powieka się tam troszkę marszczy. Tutaj ja trzymam ołówek już bardziej na płasko. Pamiętamy, że to wszystko jest na kuli, tak? Czyli cała strona lewa będzie troszkę ciemniejsza niż strona prawa, zarówno dolnej, jak i górnej powieki. Bo to jest kula oświetlona akurat na tym zdjęciu z prawej strony. Najczęściej mamy lewostronne oświetlenie. Tutaj jest prawostronne. Te faktury skóry, połyski, delikatne bliki będziemy sobie zaraz jeszcze dodawać gumką w ołówku, nie chlebową. Teraz dochodzę do dolnej powieki. I znowu pamiętajmy o tym samym, czyli strona lewa będzie ciemniejsza, prawa będzie jaśniejsza. I tutaj polecam Wam już w ogóle na rzecz faktury skóry rysować takimi okręgami. Zobaczcie, to są takie małe lassa. Ja cały czas rysuję takimi lassami, okręgami, elipsami tak naprawdę. Po to, żeby pokazać fakturę skóry, pory skóry, wszystko to, co tam się rozgrywa. Zaraz jeszcze potraktujemy to oczywiście gumką później, na początku wacikiem, żeby uzyskać taką woskową strukturę, żeby stłumić troszkę fakturę papieru w ten sposób. Takie rysunki hiperrealistyczne polecam Wam robić najlepiej na gładkim papierze.
Nie powinien to być papier ze zbytnią fakturą, ponieważ faktura będzie przeszkadzać. Zaraz jeszcze powiem, co z dolną powieką tuż przy oku. Pani Grażyno, proszę znaleźć czas i rysować, jeżeli to pani temat. Zaraz wam powiem, co, bo jeszcze nie zrobiliśmy krawędzi dolnej powieki, ale zaraz się nią zajmiemy. Dodajmy też troszeczkę cieniowania nad górną powieką. Tutaj korzystam już z takich linii układanych po łuku. No i teraz do akcji może wkroczyć płatek kosmetyczny. Troszeczkę leciuśko, nie za bardzo. Leciuśko to wszystko sobie złamiemy, tak samo górną powiekę takimi pacnięciami nadamy taką charakterystyczną woskową fakturę skóry. Możemy zmiękczyć te krawędzie, żeby rysunek ładnie wtapiał się, nawet ruchami okrężnymi możemy to zrobić, żeby wtapiał się w biel papieru płynnie. Takie brudki jakieś zostały, to najprawdopodobniej są ślady od gumki. No i teraz, moi drodzy, teraz jest moment, w którym gumka w ołówku może wkroczyć do akcji i proponuję wam tą gumką dodać takie właśnie bliki w kąciku oka, żeby pokazać połysk skóry. Rozjaśnimy sam kącik, to właśnie miejsce. I możemy teraz gumką w ołówku, która jest naprawdę świetnym wynalazkiem, dodać takie jasne punkciki, które pokażą nam fakturę skóry. Faktura skóry jest bardzo ważna w rysunku. Ja jeszcze troszeczkę przyciemnię to miejsce, bo ono jest jeszcze odrobinkę za jasne. Powiem wam, że kiedy dodajemy w rysunku fakturę skóry, to wszystko nagle nabiera charakteru. Teraz będzie lepszy kontrast. No i raz jeszcze wracam gumką do takich właśnie punkcików. Troszkę tutaj w okolicach kącika oka i gdzieś od strony, gdzie byłby nos. A pozostałe całkowicie z drugiej strony na dolnej powiece. Z drugiej strony dolnej powieki, w ten sposób to miałem na myśli. Podkreślamy tymi punkcikami krawędź dolnej powieki. Właśnie w ten sposób i zaraz się zajmiemy tą właściwą, a jeszcze takie same punkciki dodamy sobie na górnej powiece. To jest właśnie faktura skóry i połysk, tak naprawdę połysk na skórze. Teraz fragment, który długo na nas czekał i dużo dobrego zrobi, poza oczywiście rzęsami, które tutaj zrobią najwięcej, ale tak, dodajmy taki delikatny kontur tuż na krawędzi.
dolnej powieki, po czym z jednej strony bliżej kącika troszkę rozjaśnimy grubość dolnej powieki dosłownie. Teraz pokazujemy jej grubość. A z drugiej strony przyciemnimy, bo to jest taka niecka i z jednej strony ona jest bardziej oświetlona. Nawet dodam troszeczkę jeszcze cienia w tym miejscu, które jakoś cały czas jest niedocienione. A z drugiej strony przyciemniamy. I oczywiście zaraz do akcji wkroczy patyczek kosmetyczny. Tutaj nie widać, bo chowa się to miejsce za rzęsami, ale tak naprawdę górna powieka w ten sposób schodzi, spotyka się tutaj z dolną. Zazwyczaj troszeczkę ją zakrywa. I kiedy już mamy dodane tutaj troszeczkę cienia, to jakżeby inaczej, musimy go wygładzić trochę patyczkiem kosmetycznym lub wiszerem. No, ja w zasadzie mam tu wiszer, ale nie wiem dlaczego podobałem sobie patyczek kosmetyczny i wolę nim te efekty wprowadzać. No i teraz w końcu zaświeci ta biała część oka po prawej stronie, bo ona cały czas wydawała się taka trochę podejrzanie ciemna. Teraz już dostanie swojego światła. Jeszcze raz poprawiam blik, który tak w czasie akcji troszeczkę osłabł. Jeżeli chcecie nawet ożywić bardziej nasze oko, możecie dodać tych blików jeszcze kilka właśnie tak na styku z dolną powieką. To zwiększy wrażenie mokrego oka. Widzicie, jak fantastycznie zaczęło błyszczeć. Aż się serce cieszy, kiedy rysunek tak ożywa. Bardzo lubię ten moment. Ja dodam jeszcze taki blik w kąciku. Wiem z doświadczenia, że tych blików, no może nie nigdy za wiele, bo w pewnym momencie przesadzimy z nimi, ale że one są w oku bardzo, bardzo wskazane i nie ma co ich się obawiać. Tak, myślę, że już ich wystarczy, bo jeszcze chwilka i zrobi się ich właśnie za dużo. No i teraz ten upragniony długo przez wszystkich zapewne moment, w którym dodamy rzęsy. Zacznijmy sobie od górnej powieki. Polecam Wam przykryć sobie troszeczkę, o właśnie tę część, żeby jej nie rozetrzeć teraz ręką, bo musimy tutaj raczej mocno i dokładnie przycisnąć. Słuchajcie, rzęsy grupują się, rzęsy przede wszystkim wyrastają z różnych części powieki, troszeczkę wyżej i troszeczkę niżej. I mają taką tendencję do takiego grupowania się, czy też sklejania troszkę ze sobą pod wpływem wilgoci. Ja wezmę jednak trochę bardziej miękki ołówek. Polecam tutaj na przykład porządnie zaostrzony B albo 2B. Myślę, że on się znacznie lepiej sprawdzi.
zwróćcie uwagę na to, żeby rzęsy w oku nie były za cienkie, bo one jednak przy takim powiększeniu mają już swoją widoczną grubość. I żeby przede wszystkim były nieregularnie rozmieszczone, bo jak je ułożymy zbyt regularnie, to wygląda sztucznie. Niektóre mogą się podwijać wręcz do góry, tak żeby wchodziły troszeczkę na górną powiekę. Ale nieregularnie, pamiętajcie, nieregularnie, żeby tu nie robić tego z automatu, żeby nam płotek taki nie wyszedł, bo to po prostu źle później wygląda. I żeby nie było ich za dużo, ja już nie będę dodawał więcej, bo zrobi się ich właśnie za dużo, to za to, co dodam, to jeszcze przejadę teraz patyczkiem, który, o jest, myślałem, że mi zginął. Przejadę patyczkiem troszkę tutaj, gdzie one się zaczynają, ponieważ one rzucają cień na powiekę. Nawet przejadę jeszcze ołówkiem tak, żeby jeszcze troszkę przyciemnić te miejsca, gdzie one się zaczynają. Niektóre troszeczkę wyżej zacznę. Jakąś jedną wejdę troszeczkę bardziej na białą część oka. O, właśnie tak. Tak samo będzie z dolnymi rzęsami. Poza tym, że ich jest mniej zdecydowanie niż górnych. To one mają taką tendencję, żeby tak podwójnie, potrójnie wyrastać i sklejać się troszeczkę na końcu. Najlepiej takimi szybkimi pociągnięciami. Ołówka je rysować właśnie w ten sposób, tak jak to wam pokazałem. Słuchajcie, że jakby tego było mało, to teraz dla takich absolutnych fanów hiperrealizmu polecam pójść jeszcze o krok dalej i najtwardszym ołówkiem, jaki macie, jak gdzieś tutaj mam 4H, no 2H, 2H też może być, dodamy pomiędzy tymi punkcikami jasnymi, które rysowaliśmy, jeszcze takie ciemne, delikatne linie, to są dołeczki w skórze, dołeczki pomiędzy wypukłościami skóry, jakby takie mikrozmarszczki na powierzchni skóry i one spowodują, że ta skóra, którą rysowaliśmy, będzie jeszcze bardziej realistycznie wyglądała. Pojawiają się też takie delikatne obwódki. I takimi właśnie króciutkimi liniami. Po pierwsze ja dodam taką
ledwo zauważalną linię. To jest miejsce, gdzie zgina się powieka dolna. Zmarszczka to jest za dużo powiedziane, to nie jest zmarszczka. I w podobny sposób właśnie twardym ołówkiem dodam taki leciutki cień pod dolną powieką. To jest taka bardzo subtelna linia, która jest bardziej widoczna przy nasadzie nosa, a później rozmywa się zdecydowanie. I na dolnej powiece możecie też takie króciutkie kreski, troszkę jakby szrafowania dodać. One spowodują, że skóra na dolnej powiece dostanie faktury, że to nie będzie już tylko taka gładka i nieokreślona powierzchnia. Nakładanie twardego ołówka na bardziej miękki ma pewną bardzo dobrą cechę. Powoduje, że dostajemy efekt prawdziwego cienia. Ja teraz jeszcze pomiędzy rzęsami tutaj przy kąciku oka dodaję odrobinki takich jaśniejszych akcentów gumką. Podobnie takimi pacnięciami robię na dolnej powiece, żeby właśnie wydobyć fakturę skóry. Jak widzicie, widać takie jasne włoski jeszcze. Spróbujmy je pokazać gumką. Jeżeli będziemy mieli dobrze zastruganą gumkę, gumkę w ołówku, to te włoski uda się nam wprowadzić. Jeszcze wygładzam troszeczkę powierzchnię, żeby faktura skóry za bardzo nie działała, żeby to nie wyglądało bynajmniej sztucznie. Myślę, że ten wielki cień sobie odpuścimy. Niech nam tutaj tak ładnie do światła dochodzi. W bliku, tak, tak, dziękuję za przypomnienie. W bliku będą odbijały się rzęsy. Już do tych detali zmierzam, ale już dla Państwa te rzęsy w bliku rysuję i zachęcam, żebyśmy sobie wszyscy je tam wyrysowali. Dziękuję Pani Iwonie. Dobrze zauważyłem? Tak, dziękuję Pani Iwonie bardzo za przypomnienie. Pamiętałem, tylko jeszcze się z tym wstrzymywałem. Ale zawsze to miłe i dziękuję, bo zdarza mi się czasami zapomnieć o czymś oczywistym i dopiero po wyłączeniu transmisji orientuję się, ajajaj, przecież tutaj czegoś brakuje. A to bardzo wdzięczne i bardzo wdzięczny i ważny detal, to odbicie rzęs na powierzchni bliku. Polecam Wam jeszcze, jak już jesteśmy tutaj w okolicy źrenicy znowu, troszeczkę bardziej rozetrzeć po prawej stronie tęczówkę, ponieważ tęczówka ma lekko wklęsły kształt. To jest troszeczkę taki obważanek. Jeżeli się mylę i jacyś okuliści mnie oglądają, to proszę sprostować, ale z tego, co zauważyłem z obserwacji, to tak właśnie jest. Żeby tęczówka jeszcze upodobniła się bardziej do tej na zdjęciu, chociaż taka jak na zdjęciu i jak na naszym rysunku oczywiście w naturze też występuje, to możemy jeszcze dodać takie leciutkie rozjaśnienia. No właśnie w ten sposób.
Troszeczkę jeszcze tu wydłużę blik, dodam mu taki mały szpicek na dole. O właśnie, właśnie tego brakowało. Troszeczkę cienia jeszcze po prawej stronie przy kąciku. Możemy jeszcze bardzo lekko zasugerować brwi. Może nie bardzo lekko, no bo one jednak mają swój kontrast. Ale brew jest poniekąd z okiem związana, więc niech sobie. Również tutaj istnieje. Bokiem ołówka, tak żeby dostać grubsze zdecydowanie linie, bo brwi mają grubsze włoski. A z kolei patyczkiem kosmetycznym dodamy efekt cieni, które po prostu takimi nieregularnymi machnięciami, cieni, które poszczególne brwi rzucają na skórę. No i ta cała grupa brwi po prostu cieniuje troszeczkę skórę. O, właśnie w ten sposób daje tam przyciemnienie. Drobinkę cienia dodaję w kąciku, właśnie tu. Moi drodzy, oko gotowe. Gotowe, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Myślę, że nie. Pozostaje pod okiem się podpisać. Oko zawsze mnie cieszy, bo w końcu pracownia oko do rysowania oczu zachęca i zobowiązuje. Mam nadzieję, że podobało się Wam, że zachęciłem Was do takich fotorealistycznych eksperymentów. Bardzo pięknie dziękuję Wam za wspólne rysowanie. Zapraszam serdecznie
do grupy Oko, do dołączenia tam. Zapraszam do wspierania pracowni, bo pracownia w ten sposób działa już na stałe i działać będzie dzięki waszym wsparciom na Patronite, na grupie Oko, czy dobrowolnym zupełnie wsparciom za zajęcia, jeżeli wam się podobają. Bardzo serdecznie dziękuję za godzinkę, ale nam się udało szybko narysować, za wspólnie spędzoną godzinę. Myślałem nawet, że to dłużej trwało. Puszczam do was oko w takim razie. Życzę dobrego wieczoru. I miłego rysowania fotorealistycznego, hiperrealistycznego. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam o 10 na kolejne spotkanie. Tym razem z rysunkiem węglem, ale rysunkiem też realistycznym. Życzę wam dobrego wieczoru. Pozdrawiam. Tomek Wełna. Dobranoc.